Catherine Merridale. Wojna Iwany. Armia Czerwona 1939-1945. Odcinek 31. Podczas gdy Armia Czerwona wyczuła nadchodzący triumf, morale niemieckich żołnierzy szybko podupadało. Proces ten zaczął się w zwykłych oddziałach jeszcze przed rozpoczęciem operacji. Oficerowie SS są zaskoczeni poziomem pesymizmu w naszej dywizji, napisał 6 lipca w swym dzienniku porucznik Karl Friedrich Brandt. Jeśli SS-mani przerażali Sowietów, to ich arogancja i przywileje obrażały żołnierzy Wehrmachtu. Sam ich widok wywołuje u naszych ludzi, wyczerpanych i pełnych napięcia, głęboką nienawiść klasową, ciągnął Brandt. Nasi żołnierze to zbieranina najżałośniejszych szumowin, jakie dało się wyskrobać w Niemczech. Oni, SS-mani, wywodzą się z najlepszego materiału ludzkiego Europy. To lato widziało pierwsze na tak wielką skalę upokorzenie owych szumowin. Gdy Sowieci parli naprzód, Brandt i jego żołnierze uciekali tak szybko, że nie mogli nawet pomodlić się nad ciałami towarzyszy. Nie jesteśmy w stanie ustalić, gdzie spoczywają nasi ludzie, napisał Brandt 1 sierpnia. Ponieważ nie mamy czasu zbierać ich dokumentów lub nieśmiertelników. Nie mamy nawet wody, by zmyć trupi jad ze skóry. Jakże szczęśliwi byli polegli we Francji lub w Polsce. Oni wciąż mogli wierzyć w zwycięstwo. Teraz wiara taka nasilała się po radzieckiej stronie. 2 sierpnia Białow ponownie wkroczył do akcji. 3 dni później znalazł się w przedniej straży, która wyzwoliła Orzeł. Ostatniej nocy Niemcy się wycofali, napisał 5 sierpnia. Tego ranka dotarliśmy na zachodnie obrzeża miasta. Cały Orzeł stoi w płomieniach. Mieszkańcy powitali nas wyjątkowo radośnie. Kobiety płakały ze szczęścia. Następnego dnia jego pułk, podobnie jak wszystkie w dywizji, został przemianowany na pułk orłowski na cześć wielkiej operacji. Tej nocy również w dalekiej Moskwie dla uczczenia triumfu nakazano oddać pierwszy salut ze 120 dział. Przekazuję podziękowania wszystkim siłom, które wzięły udział w ofensywie, głosił telegram Stalina. Wieczna chwała bohaterom, którzy padli w walce o wolność naszego kraju. Śmierć niemieckim najeźdźcom. Na południu, na drodze do Charkowa, Slesariow również działał. Białgorod wpadł w ręce Armii Czerwonej w tym samym dniu, co Orzeł. Teraz siły frontu Woroneskiego i Stepowego parły na południe w pogoni za większymi celami. Nastrój Slesariowa był słodko-gorzki. 10 sierpnia zginął jego najdroższy przyjaciel, człowiek, z którym walczył ramię w ramię od samego początku. Jednak nie zginął już za daremną sprawę. Kroczymy po wyzwolonym terytorium, napisał Slesariow do ojca. Ziemi, którą Niemcy okupowali ponad 2 lata, ludność wychodzi z radością, by nas powitać, przynosząc nam jabłka, gruszki, pomidory, ogórki i tak dalej. W przeszłości znałem Ukrainę tylko z książek. Teraz widzę ją na własne oczy. Malowniczą przyrodę, mnóstwo
ogrodów. Przez chwilę Armia Czerwona mogła się napawać ciężko okupionym sukcesem. 25 sierpnia odbiła Charków. Będziemy braćmi, towarzysze. Stalin toczył wojnę w takim samym duchu, w jakim działał w czasie pokoju. Pierwsza zasada brzmiała, że ludzkie życie niewiele się liczy w skali historii, czyli w porównaniu z interesem państwa. Druga, że obywatele, w imieniu których robi się wszystko, powinni występować gromadnie przeciw wrogowi. W 1943 roku pierwsza z tych zasad stała się przyczyną napięć. Kończyły się rezerwy zdrowych żołnierzy. Tej zimy trzeba było ograniczyć kampanię, ponieważ brakowało siły ludzkiej. Jednak druga zasada najwyraźniej była niepodważalna. Kułacy, szpiedzy, trockiści i uczestnicy wojny domowej po stronie białych stali się kozłami ofiarnymi w dziesięcioleciu poprzedzającym wojnę. Ale prawdziwym wrogiem byli faszyści, hitlerowcy. Radzieccy obywatele odpowiedzieli na wezwanie do broni w prawdziwie epickim stylu. Zbiorowy, jasny cel, który zainspirował miliony, nie miał precedensu w historii. Lecz to nieprawda, że cały naród stanął zgodnie. Wojna stworzyła hierarchię zwycięzców i przegranych, miliony zmarłych, a fizyczne oddzielenie, głód i przemoc nie pomagały w jednoczeniu się społeczeństwa. Wspominana przez wszystkich mityczna wojenna solidarność była kolejnym chwytem Stalina. Niektórzy wierzyli w nią za sprawą trzeciej zasady reżimu, nakazującej kontrolowanie tego, o czym ludzie mogą wiedzieć. Wśród wygranych w czasie wojny, przynajmniej w porównaniu z szeregowcami na froncie, znaleźli się aparatczycy pozostający na tyłach. 6 listopada 1943 roku zgromadzili się oni w Moskwie, zaproszeni na przemówienie Stalina w przededniu 26. rocznicy rewolucji bolszewickiej. Na zewnątrz stolica u progu zimy była szara, przyćmiona przez zaciemniające rolety i przerwy w dostawie prądu. W środku, pod żyrandolami, publiczność pławiła się w samozadowoleniu. W ciągu 12 miesięcy od ostatniego rocznicowego zebrania perspektywy dla świata tych ludzi diametralnie się zmieniły. Po pierwsze, był Stalingrad ze wszystkimi niemieckimi jeńcami i ofiarami. To wszakże było zimowe zwycięstwo. Kursk udowodnił, że Armia Czerwona może pokonać Niemców także latem. Odtąd napływały wiadomości o paśmie nieprzerwanych sukcesów. 25 września został odbity Smoleńsk, Półwysep Tamański, Brama Krymu 7 października. W geście niewiarygodnej odwagi i ogromnym kosztem ludzkim 7 października Armia Czerwona sforsowała Dniepr i przełamała najmocniejszą niemiecką linię obronną. 6 listopada elita mogła się więc dowiedzieć tego, co wszyscy pozostali usłyszeli następnego dnia, że Kijów, stolica Ukrainy,
wreszcie przeszedł w ręce radzieckie. Armia Czerwona była bez wątpienia zbawcą kraju, ale Stalin w swoim przemówieniu podkreślił, że nie działała sama. Nadszedł czas, by uczcić partię i rząd, mężczyzn i kobiety, którzy zostali w domach. Przywódca zaczął od prawdziwych bohaterów, wojennych wyrobników. Skoro armii nie zabrakło broni i zaopatrzenia, wyjaśnił, należy podziękować za to naszej klasie pracującej. Burzliwy i długi aplauz. Wiele też zawdzięczamy patriotyzmowi chłopów z kołchozów, pracownikom transportu, a nawet z racji inicjatywy w projektowaniu i nadzorze naszej inteligencji. Długi aplauz. Przesłanie Stalina było jasne. Potwierdził słuszność rewolucji. Lekcje wojny, oświadczył, nauczyły nas, że władza radziecka jest nie tylko najlepszą formą organizacji ekonomicznego i kulturalnego rozwoju kraju w latach pokoju, ale również najlepszą formą pozwalającą zmobilizować całe zasoby ludzkie dla odparcia wroga podczas wojny. Władza radziecka, która została ustanowiona 26 lat temu, zmieniła nasz kraj w krótkim historycznym okresie w niepokonaną twierdzę. Mężczyźni i kobiety na froncie, przynajmniej ci, którzy przeżyli, uczestniczyli w listopadowych obchodach, byli dumni ze zwycięstwa, choć większość zasług przypisywali sobie. Witalij Taraniczew, inżynier, znalazł kilka chwil, by napisać do domu, do żony. Jest pierwsza w nocy, wyjaśnił. 7 listopada 1943 roku. Pełniłem obowiązki na moim stanowisku w przeddzień 26. rocznicy Wielkiego Października. Dziś o 16:00 usłyszeliśmy od naczelnego wodza, towarzysza Stalina, o zajęciu stolicy Ukrainy, Kijowa, przez nasze wojsko. Natalochka, nie mogę sobie wyobrazić, jak cię ucieszy ta wiadomość. Skończył się czas, kiedy faszyści panowali nad naszym niebem. Dziś dokonali żałosnej próby przerwania pracy naszej stacji, ale nic nie wskurali. Wszystko działa jak w zegarku. Wszystko porusza się naprzód, na zachód, aby zniszczyć faszyzm. Tysiące żołnierzy na froncie podzielało ten pogląd. Wiedzieli, że są na drodze do zwycięstwa. Jak wiele innych zwycięskich armii, zaczęli traktować wartości narodowe i kulturalne z nowym zaufaniem i gorliwością. Zaczęli również uważać, że dzięki ich poświęceniu powstanie lepszy świat. Sporo osób wierzyło, że kładzie fundamenty pod pokój, być może odrzucając nienawiść i zamęt z lat przedwojennych. Żołnierskie przyjaźnie z frontu odbierano jako przedsmak przyszłego braterstwa. Dreszcz emocji wywołały też nowe maszyny. Bitwa pancerna pod Kurskiem, dowody wyższości radzieckiego lotnictwa tego lata, śmiertelna muzyka Katiuszy. Wszystko to zdawało się potwierdzać słuszność planów pięcioletnich, obiecywać lepszy świat masowej produkcji. To Żukow, nie Stalin, był prawdopodobnie prawdziwym bohaterem w armii. Każdy weteran z radością powie, którego generała podziwiał najbardziej.
zupełnie jak fani sportu upierający się przy swoich gwiazdach. Ale nawet Stalin, ponieważ żył głównie w ludzkiej wyobraźni, zdawał się ucieleśniać cechy, które teraz obiecywały sukces, postęp, jedność, braterstwo, wyzwolenie. Krótko mówiąc, wyglądało na to, że żołnierze i przywódcy wspierali te same cele. Najważniejsze lekcje ideologiczne wyciągnięto, obserwując to, co pozostawili po sobie okupanci. Objechałem wiele osad, które Niemcy opuścili całkiem niedawno, napisał Taraniczew do żony. Nie możesz sobie wyobrazić, jak wyglądają te miejsca, które niegdyś były kwitnącymi ośrodkami. Ani jednego całego domu. Wszystko spalone, a czego wróg nie zdołał spalić, zniszczyły bombardowania. Maszerowałem dzień i noc, napisał do rodziny w październiku 1943 roku 20-letni Piechur. Szedł od Orła ku Desnie i dalej, przymierzając kraj spalony przez wycofującego się nieprzyjaciela. Ludność witała nas ciepło. Nawet nie sądziłem, że czeka nas takie powitanie. Płaczą, ściskają nas. Wszyscy znoszą nam, co tylko mogą. Powód radości ludzi był oczywisty. Widziałem, jak Niemcy palą wsie, bydlaki. Widziałem ofiary ich okrucieństwa. Dla żołnierzy Armia Czerwona stanowiła teraz narzędzie zbiorowego odkupienia, instrument zemsty i wyzwolenia. Powitanie, jakie zgotowali czerwonoarmistom mieszkańcy zachodniej Rosji i wschodniej Ukrainy, było często zniewalające. Wielu było dumnych ze swojej zbiorowej potęgi. Możliwe również, że wielu ludzi miało poczucie indywidualnego rozwoju. Armia umożliwiła tysiącom z nich karierę. Wasilij Jermolenko uczył się w Charkowie, gdy wybuchła wojna. W pierwszym roku inwazji widział, jak wróg zajął jego dom i uwięził matkę. Ojciec został powołany do Armii Czerwonej. Wasilij, wówczas młody uchodźca, także przeszedł szkolenie. Kiedy czerwonoarmiści wyzwolili w 1943 roku jego rodzinne miasto, był gotów walczyć na froncie jako radiooperator i inżynier łączności. Technika stała się jego życiem, tym bardziej, że stracił wszystkie inne punkty oparcia. Wiosną 1944 roku wstąpił do partii. Jak zanotował w owym czasie w swoim dzienniku, wojna nauczyła go kochać ojczyznę, ale także potwierdziła wiarę w socjalizm, który prowadzi ludzi do szczęśliwego życia. W umyśle Jermolenki wszystkie sukcesy Armii Czerwonej wiązały się z partią i jej przywódcą. Duch partyjny, Sowieci mieli nań słowo partijnost, który przejawiali żołnierze pokroju Jermolenki, daleki był od ostrożnej sofistyki ideologów Stalina. Żołnierska odmiana komunizmu nie przystawała też do idei oficerów politycznych, z których wielu wstąpiło do partii na długo przed wojną. Wiara szeregowców wyrastała z doświadczenia, a także nauczania i często współistniała z niechęcią do biurokracji i propagandy.
Istnieje poważny dowód empiryczny na to, że indoktrynacja spływa po żołnierzach jak woda po kaczce, zauważył specjalista od motywacji bojowej. Odbija się od ich grzbietów. Wierzenia ludzi, chociaż kształtowane przez wszystko, co im powiedziano i ograniczone, gdyż wielu rzeczy nie pozwolono im powiedzieć lub usłyszeć, wyglądały na ich własną filozofię. Gdyby prowadzili nas politrucy, wspominał nacjonalistyczny pisarz Wiktor Astafiew, przegralibyśmy wojnę w 6 tygodni. Nasze pierwsze zwycięstwa nadeszły, gdy przestaliśmy ich słuchać. Ideologia frontowa była silna i mocno zakorzeniona, ale również odległa od poglądów cywilnej elity, która ewoluowała w innym świecie. Naród próbował uczynić z żołnierzy, zwłaszcza że większość z nich stanowili poborowi, własnych synów. Prasa pielęgnowała wizerunek osamotnionej matki, słuchającej opowieści żołnierzy w wieku jej syna, cywilów wspierających wojskowych, jakby wywodzili się z ich grona. W zamian wielu żołnierzy uczyło się kochać z nowym żarem Rosję i jej lud. To wojna, wspomina czerwonoarmista w jednym ze słynnych wierszy Simonowa, po raz pierwszy kazała mi zatęsknić za wędrówką od wsi do wsi, za wdowią łzą, za kobiecą pieśnią. Podczas gdy żołnierze badali nową, większą ojczyznę, walczyli również o zachowanie więzi z życiem tych, których zostawili w domu, żon i dzieci, i z własnym, młodszym ja. Walka głęboko ich izolowała. Frontowcy nienawidzili szczurów krzątających się na tyłach, zaopatrzeniowców, sztabowców, kolumn rezerwistów. Jednak w miarę upływu czasu alienowali się również od cywilów, których starali się ocalić, a nawet od ukochanych rodzin. Czerwonoarmiści mogli sobie wyobrażać, że łączące ich więzy zastąpiły dawną lojalność i do pewnego stopnia była to prawda. Życie na froncie podsycało nawet nostalgię za utraconymi stronami rodzinnymi albo za ich wyobrażeniami, a żołnierze, którzy dowiedzieli się, że jakiś krajan jest niedaleko ich obozu, często biegli go powitać, spragnieni nowin z domu. Wojna była tak dziwna, a radzieckie terytorium tak rozległe, że ludzie tacy od razu stawali się sąsiadami. Weteranki opowiadały Swietłanie Aleksiejewicz, że gdy przybysze z domu pojawiali się na froncie, koleżanki tłoczyły się wokół nich, by poczuć znajomy zapach, który przywarł do ich ubrań. Pomimo całej retoryki jedności, bliska przyjaźń wciąż jednak budziła podejrzliwość w kręgach aparatu bezpieczeństwa. NKWD monitorowało na froncie rozmowy żołnierzy, podczas gdy sekcja specjalna i jej następczyni SMIERSZ, której nazwa była akronimem słów śmierć szpiegom, tropiły każdy ślad nieprawomyślności. SMIERSZ, czy jakaś jego forma, stanowił zło konieczne. Armia posuwała się na zachód i odbijała tereny okupowane przez wroga. W każdym mieście byli kolaboranci, ludzie, którzy karmili Niemców i zapewniali im kwatery, denuncjowali partyzantów albo, co gorsza, na rozkaz
więzili lub rozstrzeliwali własnych sąsiadów. W strefie wyzwolonej byli też niemieccy agenci, w tym Hiwis, dezerterzy z Armii Czerwonej, których ruszczyzna i radziecki styl ukrywały prawdziwą lojalność. Śmiersz pomagał odstraszać wszelkiego typu zdrajców, a oprócz tego terroryzował wszystkich tych, których praca była niezbędna dla frontu, ale gdy uderzał w prawdziwych wrogów, informatorzy stalinowskiego kontrwywiadu zdradzali ducha frontu. Jeśli nie mogli znaleźć prawdziwych szpiegów, nie wahali się sfabrykować spisku, czyniąc z własnych towarzyszy kozły ofiarne. Żołnierze nieustannie powściągali języki. Wiemy, że możemy rozmawiać o naszych zwycięstwach, napisał Samoilow, ale nie o klęskach. Wiemy, że nasi młodsi oficerowie również żyją w tym cieniu. Strach przed śmierszem niszczy wzniosłe pojęcie o ludziach walczących przeciw wrogowi. Rzadko wiemy, dodawał, którzy wśród nas są informatorami. Chociaż towarzysze broni wciąż odczuwali prawdziwą solidarność, stosunki międzyludzkie zostały skażone stalinowskim bakcylem nieufności. Te napięcia wpływały na żołnierskie umysły, gdy kampania przedłużyła się na zimę. Ostatnie miesiące 1943 roku były okresem stałego ruchu. Czołgi i piechota zmotoryzowana zmagały się ze stromymi brzegami Dniepru. Całe armie wlokły się przez pola buraków cukrowych. Dzień za dniem ulewny deszcz z południowego zachodu przenikał płaszcze i buty, a potem zaczęły się ostrzał i niebezpieczna przeprawa przez nasiąknięty grunt. Czołgi tonęły w zdradzieckich kępach Turzycy wraz z całymi załogami. Piechurzy z Azji Środkowej tonęli w Dnieprze, ponieważ nie umieli pływać. Sztrofniki, członkowie karnych batalionów, posłani zostali, by rozbrajać miny, szturmować gniazda karabinów maszynowych lub namierzać ukryte okopy. Liczba zabitych po radzieckiej stronie rosła, ale natarcie trwało. Straty Armii Czerwonej po każdym większym starciu sięgały nawet 25%. Ludziom wyczerpanym bitwami późnego lata wyzwania te musiały się wydawać nie do zniesienia. W poprzednich latach obie armie znajdowały nieco czasu w zimowych miesiącach, by się przegrupować i dokonać napraw. Tym razem łagodna zima na południu nie dała im wytchnienia. Postępy oznaczały odzyskiwanie radzieckich miast i wsi. Żołnierze często mijali miejsca, w których się wychowali. Wehrmacht otrzymał rozkazy, żeby palić wsie podczas odwrotu na zachód. Cokolwiek zostało po 2 latach hitlerowskich rządów, palono, włącznie z trzodą i ziarnem. Pobitewne szczątki sprawiały, że zniszczony pejzaż był jeszcze makabryczniejszy. Przy drogach leżą stosy zwłok Niemców, zauważył Białus w styczniu 1944 roku. Gnijące ciała nikomu nie przeszkadzały. Nadal nie wywoływały one litości. Miejscowe władze cywilne zaniepokoją się dopiero, gdy się ociepli. Tyfus pochłonął do tej pory zbyt wiele ofiar. Na razie, jak wiedział Białow, nikt ich nie sprzątnie. Nie zabiorą ich
aż do wiosny.